Witam serdecznie, ja jestem Katarzyna Jamrus, a moim dzisiejszym gościem jest pani Nina Garaszczuk. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o historii Świdnicy i tego, w jaki sposób nasza bohaterka się w nią wpisuje. Od jak dawna mieszka pani w Świdnicy i co było powodem przeniesienia się tutaj? Bo jak wiem, była pani mieszkanką Kątów Wrocławskich. Tak, myśmy wrócili ze Syberii w 1946 roku do Wrocławia i z Wrocławia nas skierowali do Kątów Wrocławskich. Tam w Kątach Wrocławskich właściwie rozpoczęło się, powiedzieć, moje młodzieńcze życie, bo ja miałam 15 lat i od razu już poszłam do gimnazjum, dlatego że skończyłam podstawową szkołę rosyjską na Syberii. No i zaczęłam w tym we Wrocławiu w gimnazjum. No, tego nie wiem, czy powinnam opowiadać, czy nie. Jak skąd tu właściwie później przyniosłam się do Świdnicy po wyjściu za mąż. A ponieważ mąż pracował tutaj w Świdnicy, bo miał nakaz pracy i był skierowany tutaj do zakładu elektrotechniki motoryzacyjnej. No, ja pracowałam we Wrocławiu, bo też dostałam nakaz pracy po zdaniu matury i później, jak wyszłam za mąż, urodziłam córkę i czekałam do wykorzystania urlopu macierzyńskiego i w 1958 roku, pamiętam, 2 maja przyjechałam z córką do Świdnicy. I jestem w Świdnicy do tej pory. Urodził nam się syn i tak stałam się obywatelką Świdnicy. Zapamiętałam ten dzień, bo po prostu mąż dostał mieszkanie na placu Dżemali, tam pokój z kuchnią, kuchnia była ciemna. To znowu już otoczenie sąsiadów, bo to był blok trzypiętrowy. No to ten plac Dżemali, wiadomo, to jeszcze był po niemiecku, te drzewa, tam takie bunkry były, no teraz zostały zlikwidowane, do których jednakże sentymentem je wspominam. Wspierali się tam na tym placyku, było parę ławeczek, przeważnie też emeryci, bo my z małymi dziećmi to raczej trzymaliśmy się naszego tam podwórka, bo było ogrodzone. Znaczy poprzedni emeryci od dzisiejszych na pewno trochę inaczej się różnią. To byli przeważnie panowie, bo ich żony, no to wiadomo, były gospodyniami, nie pracowały, ale często tak widziałam, jak wsiadywałem, zawsze patrzyłam na nich skromnie ubrani, bo to bardzo trudno było, ale zauważyłam, że buty zawsze mieli wyczyszczone i zawsze ogoleni byli. Ja bardzo walczyłam o plac Dżemali. Chodziło o to, żeby ten plac jednakże sprawował jakąś wyjście ludziom tym starszym z domu. Bo to przeważnie mieszkają w tych domach trochę na powietrze, no bo tam było bardzo dużo drzew, także można było to zorganizować. Faktycznie dzisiaj plac Dżemali już jest inny. Cieszymy się bardzo, bo okna, jak mamy otwarte, to słyszymy głos tych malutkich dzieci, bo tam specjalny jest dla dzieci małych, ogrodzony, także matki mogą spokojnie, że dziecko nie ucieknie. Rozumiem. Na placu Michała Dżemały mieszka pani dobre kilkadziesiąt lat. A jak opisze pani swoje pozostałe działalności społeczne? No i ponieważ w 1989 roku powstał Związek Sybiraków, na początku ja nie byłam, bo jeszcze pracowałam w wagonach, w fabryce wagonów, ale jak przyszłam na emeryturę, i to prezesem był pan Machoń, był tutaj sędzią, prawnikiem i on mnie ściągnął do pracy w Związku Sybiraków. To była moja społeczna praca. Przepracowałam w nim 24 lata jako sekretarka.
Jak w tamtych czasach bawili się ludzie? Jakie były rozrywki tutaj w Świdnicy? To znaczy rozrywki i owszem, przyjeżdżały teatry, przyjeżdżały przede wszystkim te zespoły, które w tym czasie uczestniczyły. To wiem, bardzo dużo było spotkań. W tych wagonach bardzo dużo korzystaliśmy z wyjazdów do teatrów. Był nawet taki klub przyjaźni teatru. I tam pan Bakalarczyk, on to prowadził, załatwiał bilety. Spotykany był też przyjazd aktorów tutaj do spotkania. Obecnie lokal na Skarpie to był kiedyś klub wagonowy. To tam odbywały się takie spotkania właśnie z aktorami. Bardzo, bardzo dużo korzystaliśmy z wyjazdów, bo w tym czasie to przeważnie wszystkie zakłady, każdy miał swój autobus do dyspozycji. No to nie było problemu po pracy z autobusem. Jeździliśmy do oper, także kultura była. Bibliotek też było masa. Sam wygląd Świdnicy to wiadomo powojenny, smutny, odrapane te ściany wszędzie i tak dalej. Ludzie nie byli tak ubrani jak teraz. Niestety bardzo ubogo było. Trudno cokolwiek było dostać się na placu Dżemali. Byłam, to był tylko jedyny sklep na rogu tekstylny, to jest na rogu Westerplatte, a tam piekarska. A naprzeciw był sklep rzeźniczy, gdzie stało się w kolejce po mięso na kartki. Więcej sklepów właściwie nie było. Okres właściwie mojej młodości był bardzo, bardzo trudny, ale jak to mówili, golo, ale było wesoło. Fabryki organizowały zabawy, także nie było soboty, żeby gdzieś nie było zabawy, a który zakład nie zaprosił. W tej chwili na placu Grunwaldzkiej tam była sala, tam było poprzednio kino, teraz tego absolutnie nie ma. To przeważnie tam te występy się odbywały. No a zabawy były, oczywiście orkiestra musiała być. No. I wtedy przygotowywano zespół, zawsze organizatorów, to pychcili bigos. No. Innej potrawy nie było, bo nie można było dostać mięsa czy tego, bo było na kartki. A poza tym, ponieważ to był stan wojenny, to w ogóle nie wolno było chodzić i nic. No zabawy świetnie były, to nie były takie jak dzisiaj disco polo. To były tanga, panowie proszą panie do tańca, to odbijany wodzire i zawsze było. No było wspaniale, wspaniale. Ja bym chętnie poszła teraz popatrzeć na taką zabawę. Co jaki czas się takie zabawy odbywały? Tylko że w soboty. Gdzieś jakiś zakład organizował i zapraszał. Czyli te zakłady pracy dbały o swoich pracowników? No jeśli chodzi o sprawy socjalne, bardzo. Pracownicy, którzy mieli jakieś problemy finansowe, zawsze zwracali się do zakładu i zakład pomagał. Kupnem węgla, czy w jakiś inny sposób. Na przykład uboższych rodzin dzieci były wysyłane za darmo na kolonie, czy na ferie, bo były organizowane. Za to się nie płaciło za dzieci, to zakład pokrywał. Wiem, że jest pani studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdnicy. Proszę opowiedzieć coś więcej o tym. To znaczy, jak już przyszłam na emeryturę, no więcej czasu oczywiście miałam, oprócz tego zajęcia w Związku Sybiraku. Jak tylko przeczytałam w gazecie, że organizuje się, no to od razu oczywiście się zapisałam. Na początku zapisałam się nawet na kurs języka angielskiego, ale co się nauczyłam, to teraz zapomniałam. Sporo miałam zajęć, także ja na przykład cały tydzień właściwie miałam zajęty, bo jeszcze miałam działkę. To też było zajęcie. Chodziłam na ćwiczenia jogi ze 4 lata. Poza tym chodziłam też na psychologię i mamy też spotkania biblijne. Czy pani zdaniem Świdnica więcej zyskała, czy straciła przez ten czas? Oczywiście, że zyskała.
To nie ma porównania. Nie ma porównania. Dziś Świdnica pięknie wygląda. Znaczy jest taki wewnętrznie, chodzi na domy, na ukwiecenia, klombów i tak dalej. To jest bardzo, bardzo zadbane. Wracając na przykład jeszcze na Plac Grzymały, to bardzo dużo stoi samochodów z zagraniczną rejestracją. Bo przyjeżdżają tam do galerii na zakupy i tak dalej. No to jak widziały ten Plac Grzymały, tak był zaniedbany, to nawet mój syn, który przyjeżdża z Kanady, to on mówi, jeszcze tu nic nie zrobione, jeszcze tu nic. Ale dzisiaj przyjechał, to widzicie, że jest różnica. Ja mówię, mama tutaj dużo walczyła. I tym akcentem chciałabym skończyć naszą rozmowę. Ze mną była pani Nina Garaszczuk, która świetnie wprowadziła nas w klimat Starej Świdnicy. Bardzo dziękuję pani Ninie za udzielenie wywiadu, a państwu za jego wysłuchanie. Do usłyszenia. Ja również dziękuję państwu, że została wysłuchana. Dziękuję bardzo.